Siema, witam was w piątek. Podoba mi się fakt, że usiadłem, włączyłem kamerę i piąty raz mówię, że witam was w kolejno pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym. Ale jest to piąty odcinek i seria jest zmontowana, więc zostaw łapkę w górę, bo to dużo czasu zajmuje. No, zamknij te drzwi. Więc to dużo czasu zajmuje, więc zostawcie łapkę w górę i miłego seansu. No to jest tak, to strasznie dziwnie policzone, że 2 minuty researchów w real life, nie? To jest dziwne strasznie. W takich grach zawsze masz dni, albo miesiące, albo możesz zmieniać prędkość, tutaj w real life masz tyle minut i tyle. Jakby, to okej. Jakimś cudem miałem wyciszony mikrofon przez cały czas, kiedy nagrywałem pół godziny odcinka. To nie jest dobra informacja, bo nie wiem od kiedy mikrofon był wyłączony. Jeżeli był od niedawna, to dobrze, jeżeli od bardzo dawna, chyba od niedawna, ale i tak się sporo tu działo, choroba nam się rozprzestrzenia niestety, tutaj potrzebujemy prądu i trzeba zbudować tego nam, tyranozaura trzeba wykluć, a i nasi tutaj gdzieś polują, po lesie kurwa, nie widać ich, gdzie oni są ty, muszą tutaj poleczyć nasze dinozaury biedne, kurde takie Rambo z nas. Po wodzie normalnie na chillku. A fakt, że wgniata się w auto tam gdzie uderzą, to jest najlepszy fakt. Tylko po to kiedyś kupiłem GTA, żeby sobie powgniatać auto w ogóle. Czwórkę to była, GTA 4 kupiłem dokładnie tylko po to, żeby powgniatać sobie w auto. No i GTA właściwie 5 też tylko po to, żeby sobie powgniatać w auto. Nie ma nic lepszego niż wgniatanie w auto. To jest giga koks, wgniatanie auto. Dobra. Znowu jest jakaś choroba, czy ja nie doleczyłem tego jak Nobos? Chyba nie doleczyłem tego. Jeszcze to by przydało się wymienić, dobra. Nie no, powiem wam szczerze, że kurwa, zajebiście zrobili tą grę bez kitu. Co jak co, ale świetnie zrobili tą grę. Ale kurde, ale jest giga droga, by the way. Świetnie zrobiona gra, ale jest giga droga. Dobra. A i przydałby się prąd robić, więcej prądu. 500 tysięcy za prąd, kurwa macie. O, halo. Powiem wam szczerze, że jak już trochę mamy tutaj tej gierki, to można powiedzieć, mogę się wypowiedzieć na kilka tematów i powiem wam tak, słuchajcie. Pierwsza sprawa jest taka, że mimo tego, że ta gra często robi tak, że daje nam jakby te same zadania do robienia ciągle, mam takie wrażenie, że ciągle wysyłamy rangersów, ciągle musimy, kurczę, tutaj dawać ten helikopter, expedition center, ciągle praktycznie robimy to samo, to mimo tego wszystkiego ta gra cały czas bawi. I jest strasznie cicho. To jest. Nie ma muzyczki. A mimo tego wszystkiego cały czas ta gierka bawi, mimo tego, że robisz praktycznie te same czynności, to jeszcze czuję, że jest giga dużo godzin, gigantyczna ilość godzin, żeby jeszcze przegrać i cokolwiek tu zrobić tak naprawdę, więc props. Naprawdę, jak będzie na jakiejś promocji, to sobie polecam kupić, bo jest giga dobra. Możemy też Sharka. Wiem, że ten immune Sharka jest koks. Rating 105. Myślę, że 100 jest max. A 105 to i tak wysoko jest. Trzeba agresywnego skurwysyna zrobić. Dobra, zrobimy mu co? Agresyw? Pewnie, że agresyw. To ma być bestia atakująca. To jest totalny killer, słuchajcie. Full agresja. Full atak, słuchajcie. Ostrość zębów 2. Potrzebujemy 800 tysięcy, żeby wykluć tego chłopa. To jest taki killer, słuchajcie. A powoli już zaczyna być ich dużo, ale myślę, że jeszcze dwa tutaj te dinozaury, to ja bym tu skleił. Wykuł w sensie. Zinkubował, o. Można jeszcze jakiegoś tutaj jednego walnąć. Wydaje mi się 350 tysięcy. No to nie można jednak, żartowałem. O, już można. Powinno być 100% chyba jest, tak. 100% na wyklucie, więc. I to jest. Nie wiem, czy 3 to już nie będzie za dużo? Chyba nie. Chyba nie, jeżeli to będzie jedno stado. Jeżeli to by były połączone te jakby rzeczy, to pewnie tak. Jeszcze zarobienie tych misji różnych, na przykład dla science'u. Dlatego odblokowujemy, słuchajcie, różne rzeczy, widzicie? Toy shop, dig speed, dostajemy różne kolory z tych, kurczę, tych. W sumie ma to sens, że na przykład ludzie woleliby oglądać takiego kolorowego jebańca, jeżeli takiego, wiecie, szarego, na przykład białego, jak te z początku. Ma to sens, nie? Jak takie ładniejsze. Tu też można coś zrobić, chociaż trochę małe, ale... O, ścieżkę tu można zrobić, w sumie. Przez środek taką. Ma to sens. Ciekawe, czy będzie ten wodnisty też. O, już nie mogę tutaj. Potrzebuję jakiegoś mięsożernego skurwysyna. Gdzie tu są jakieś mięsożerne jebańce? O, tu jest. Tego by trzeba było zrobić. Trzeba szybko obadać, czy socjal nie jest za tego. Czy populacja socjal. Nie no, wygląda to, że jest git. Poka 1.
3. Socjal tu ma mało, ale dopiero się zrespił. No, wygląda, że z 4 mogą być. Jak są solo. 4 będą ok. Tutaj jest 12 tych. Mówię, że ZOS dinozaurów będę robił wiele. A to w ogóle taka ciekawostka, bo my sobie tak gramy, wiecie, ja to sobie pomontuję trochę, pewnie te odcinki też będą trwały długo. Ale ciekawostka jest, słuchajcie, taka, że są to różne scenariusze, na przykład takie scenariusze, że jest scenariusz, gdzie na przykład, wiecie, wybuchło to wszystko, wszystko się zepsuło i my tam próbujemy to naprawić, albo że, no są różne scenariusze takie. Pierwsze głupoty, bo nie wiem co za scenariusze, ale wiem, że są różne, bo tam pisało, że są scenariusze. My idziemy jakby tą główną ścieżką, która prowadzi nas gra, to nie jest jakiś tam free play, tylko to jest taka, ten główny patencik. Gdzie jest moja muzyczka, ja się pytam. Nie miałem już za dużo? No, jeszcze kurde, 2 to już by było dużo, mi się wydaje. Jeszcze słuchajcie, z 1 i finitos, już więcej nie robię. Z 1 ostatni jeszcze wyklujemy z jednego dinozaura. O, tu już ich sporo jest, co? Spora gromadka strusio dinozaurów. W sumie wyglądałem jak drapieżne dinozaury, by the way. A nie, jakieś takie rośliny. Normalnie to bym nie rozpoznał. Dobra. Zobaczmy, jak tam socjal. O, już duży jest, wysoko jest socjal. One se tak nie lubią za bardzo, więc... Więc dobra, to tyle. 4 max. Czy te robimy, bo tańsze? Nie no, chyba te, bo te są tańsze. Można więcej ich zrobić pewnie. Kurde, ale już zaraz mamy w sumie. Dobra, to nie, to poczekamy. To 250 tysięcy. Plus jeszcze jedzenie trzeba później zrobić w sumie. Jak uciekną, to też nie najlepiej w sumie. A my nie mamy tego. Kurde, niedobrze. Czy mamy? Nie mamy. Niestety nie mamy. Research Center? No tak, przecież ja ciągle zapominam o tych researchach, no bo to trzeba klikać co chwilę. I to jest ciężka sprawa. Buildingsy? Pociąg? Nie, pieprzyć pociąg. Building? Może pobawimy się w genami? Szarka? Damy. Ty, tyle siana zapłaciłem? Dobra, nie. A jeszcze bierzemy tego. Bierzemy roślinożercę tego. Edmontosaurusa. Bontani. Nie wiem co, nie, czy te na dole, je, czy do góry w sumie. Kurwa, ta pogoda tutaj widzę. Właśnie, czy storma tego trzeba zrobić. A jaki to ma procent na wyklucie się? 79, to niedobrze, trzeba to zrobić. A w sumie tak to się zawsze przyda. Co dostałem? Co jest za nagrodę było dostawane? Poka. Research Complete Hatchery Compacted. No trzeba jakiegoś nowego dinozaura, tylko takiego mięsożernego, bo... Tylko nowego mięsożernego. O, ten. O, ten nie wszystko widzę. Którego robimy? Velociraptor. Klasyka. Bierzemy Velociraptory. Bo ludzie przychodzą tu zobaczyć, jak dinozaur wcina, słuchajcie tego, wiecie. Pobać się trochę, wiesz, zestrzeć majty. Wiecie o co chodzi. Dlatego na przykład ten ma rating 28, no nie, a tamten 130. Dlatego, że no jednak tamten kosztuje więcej, no ale bez przesady też. Nie, cenowo to by wyszło 75, a tamten 125, dziwnie się mówi. Cenowo dinozaura, ale poka mnie tu fast fooda. O, ale pitos jest fast fooda robione. Jak my nie wyrabiamy na tym fast foodzie jednym. Ty, no dobrze jest, nawet ani razu mi nam zwierzę tutaj nie uciekło, a tam już nie dość, że uciekło 7 razy, też 5 razy sami my przecież to zrobiliśmy, że ten. Wiem, że one nie są zbyt głodne, tak szczerze. Chyba są głodne, niektóre. No, z giga głodne są. Trzeba to zrobić. Display every... Albo zrobić jeszcze jeden. Wtedy rangersi nie będą musieli szybko wymieniać. Jest też okej. Kurwa, no co jest? Oj, widzowie, niedobrze się dzieje. Atak jest przeprowadzany na naszych rangersów. Co jest? Kurwiony jest. Nie, w sumie nic takiego. Ale gonił naszych. Gonił naszych rangersów. Dobra. To jak już tak zacząłem w sumie gadać, to tak, powiem wam tak, co tu się zadziało? Nic w sumie się tak za bardzo nie zadziało. W końcu udało nam się, możemy zrobić tego Velociraptory, ale teraz walniemy sobie, już zbudowaliśmy, walniemy słuchajcie sobie mojego ulubionego dinozaura, czyli tego czerwonego skurczybyka, co je mięcho. Nie wiem jak on się nazywa. O, tutaj.
Idzie szef. Idzie szef. Co, ale to jest przerażające. Odblokowaliśmy, o kurde, nowa ta wyspa. Dobra, na razie tu zostaniemy, na razie tu zostaniemy, ja sobie zapiszę. No to było blisko, widzowie, było blisko. Możemy o tym pomyśleć, dobra, potrzebuję tak. Lasu potrzebuję. Ten chłop, no dobra. To mu pierdolniemy las. Czy tyle lasu wystarczy? Elegancko jest lasu. No i super. No jeszcze jednego tutaj towarzysza, był ziomka, by mu się przydało zrobić. Słuchajcie, przyszedł czas, żeby tutaj velociraptory wykluć. Czas umieścić w nich geny, kurcze, rekina na przykład. I dać twardość zębów w dwójka. I jeszcze więcej twardych zębów. I to. To jest system ostrzegania? Immune respawn? Response? Chyba system ostrzegania żółwia. A nie, to jest system ostrzegania rekina. 97. Atak. Defense i atak. Nie, no to musi być taki zabójca. To musi być taki killer. Zobaczymy, słuchajcie. Czas spróbować i go wykluć. Tylko zapomniałem najpierw zrobić najważniejsze i dać to. Dobra, przyszedł pierwszy historyczny moment. Velociraptor, czy coś takiego. Jocie, chwyco. Oka go. No, taki bit to zrobię. I w ogóle zauważyłem, słuchajcie, że niestety, czego nie zorientowałem się wcześniej, że jak sobie zwiększymy ilość staffu, to dzięki temu wchodzi więcej jakby ludzi do fast fooda. Ja się nie zorientowałem wcześniej i jest kwaśno. Niestety. A tu może 900 osób, a ja wybudowałem 7 fast foodów koło siebie. No niestety. 50 to okrągła liczba jest, to niech będzie. Bardzo ważna sprawa, bo chciałem, nie zmieniałem im koloru, bo nie wiedziałem na jaki, zaraz to zobaczymy w ogóle. Wiem, że one chyba lubią w grupach, więc to raczej nie będzie problem. No, spróbujemy na ten zmienić. W ogóle tu mam misję, żeby sprzedać dinozaura, tylko jest taki problem. Nie umiem. Nie jest posiadana wiedza niestety, jak dinozaura sprzedać. Dziecko należy sprzedać. Ale nie jest, niestety nie umiem. Ktoś tu chodzi w ogóle? O, chodzą. Trochę chyba dużo lasów dla tych velociraptorów, wydaje mi się. Nie, chyba pyta jest z tymi lasami. Ale usunę trochę, bo mało widzę. Powiedzmy, że coś takiego. Pyk, 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 pyk. O. Nie no, nie, głupie tak. Czekajcie, od nowa. A ja nie wody nie mają jeszcze, zapomniałem o tym. Co jest? Co, to będzie miał inny kolor, czy nie? Bo już nie pamiętam. Chyba inny kolor posiadany nie jest. No nie jest, jest taki sam kolor posiadany. A więc robi tak, modify. A tutaj ten walniemy, apply gen. Incubate. Hit. Boka kolor. Aha. No to koks. Skin arid? Nie no, myślałem, że znowu będzie jakiś fajny, pomarańczowy, coś tego, owego, wiecie. O, ty, pomarańczowy. Ażem kurwa wygadał. No i ten jest koks. No i to jest fajny dinozaur. Boka stacy. Nie mogę. Lonely, samemu jest. Ten pomarańczowy super fajny, ładny.
Dobra, czy ich nie jest już za dużo? One lubią niby być tego. No już powoli za dużo, więc... O, wydaje mi się, że to chyba za duży wybieg jest. Jak na tylko tyle dinozaurów. Których jeszcze dinozaurów nie mamy. Tych na przykład. No to go, incubate chyba, co? Ulepszonka i będziemy przenosić się i tak na następną wyspę. Zapewne. Dobra, moi drodzy, no co, trochę sobie pograłem tutaj za bardzo szczerze mówiąc, to nie ma co pokazywać, jeśli chodzi o gameplay, no bo to wygląda mniej więcej ciągle tak samo, w sensie zabijam te, przenoszę, przerzucam, oddaję, buduję, dorzucam, dobudowuję, nie dobudowuję, naprawiam, no i w sumie to wszystko to samo ciągle. Tutaj mamy, tu mamy te dinozaury. No i tyle właściwie. No co? Dobudowuję. Trochę dziwnie brzmi. Domnażam? Domnażam te dinozaury. W ogóle cały czas uważam, że to jest mega fajne, że gierka w tle sobie działa, jak ty coś robisz na kompie. W sensie w grze, jak coś robisz, to na cały czas te sekundy lecą i nieważne co robisz, to ona cały czas sobie leci. To uważam, że jest koks. No i co? I to tyle chyba. Cały czas sprawdzam, czy wszystko mają te dinozaury i nic właściwie tu się za dużo nie dzieje. Po prostu chodzę, sprawdzam, czy wszystkie dinozaury są zadowolone, czy nie ma ich za dużo, czy nie ma ich za mało, czy jest ich pytka, czy jest ich średnio. No i tak mniej więcej cały dzień w sumie. Dzisiaj. Cały czas wysyłam te helikoptery. No ludzi jest mnóstwo, no ale to już było widziane. No i właściwie to już z automatu klikam wszystko. Wszystko tak jak trzeba klikać. Wszystko robię praktycznie automatycznie, więc nawet nie patrzę za bardzo już co klikam. Tak to wygląda. Tutaj mamy tak. Tutaj mamy to co było, tu się nic nie zmieniło. Tutaj mamy też takie dinozaury. Tutaj mamy te dinozaury. Ja ciągle dorabiam. Bo jest mimo tego, że jest ich mnóstwo tych dinozaurów, to one sobie lubią być razem wszystkie, więc cały czas robię te dinozaury, a tym więcej dinozaurów, tym lepiej. O, teraz uśpiliśmy właśnie te dinozaury, te inne mięsożerne, co pierwszy raz teraz tworzymy. Tu zrobiłem takie specjalne miejsce dla nich, mam nadzieję, że wystarczy takie małe. Tu sobie mają kozy, sobie gałem i koksyst. Myślę, że powinno być git. Szkoda, że to wszystko trzeba ręcznie, ale jakoś jest okej. No bo te ciągle, wydaje mi się, że tworzenie tych Hammond Creation Lab zajmuje zbyt dużo miejsca i że to jest spoko na początku, ale w istocie później, jak już masz tyle siana i nie chodzi o siano, to jest do wypierniczenia, bo to strasznie dużo miejsca zajmuje, a czasem się okazuje, że na przykład tak jak tutaj, tu też wyznaczyłem odcięciem, bo mówię, nie, no to za dużo miejsca, przecież po co im tyle miejsca tym Velociraptorom? Więc usunąłem tutaj kawałek tego. Zobaczę tylko, czy tutaj jest miejsce wystarczająco duże i właściwie na tyle by było w dzisiejszym odcinku. Będzie normalnie kończone. Ja już sobie zapiszę grę jakby jeszcze. Przezorny, zawsze ubezpieczony. W ogóle w tych wszystkich odcinkach, bo ja mam taką serię 5-godzinną, więc pewnie będzie na samym początku wyjaśnienie i później na początku pewnie dużo gadaniny, jak dużo nagrywałem i byłem zajarany nową giereczką, później pewnie mało gadaniny, jak sobie siedziałem i klikałem i nic właściwie się ciekawego nie działo, oprócz tego, że po prostu klikałem rzeczy. Potrzebuję forestu. Dużo. Zobaczymy, może im styknie taki mały wybieg. Jeszcze to bym tylko sprawdził, już mogę iść stąd. Jeszcze by chciał forestu. Kurde. I też? Panie, jak ty masz? No to nie jest to jest Dilophosaurus. Kurde, jeszcze trochę. Może być ciężko. Jeszcze. Holy shit. Buduję, ale coś tu nie ma drzew. Gites? Kurwa, i teraz za mało. Grasslandu teraz mało. Dobra, trzeba na faście zbudować im jeszcze wodę na faście.
Tylko nie mam miejsca już na wodę. Niedobrze. Dobra, zaraz coś wykombinuję. Na przykład to, haha. Tak, to w sumie jest giga dużo nieużywanego miejsca, więc... Teraz to na pewno jest git, ale... Prawda? Zajebiście jest. Potrzebuję food i water. Da się to o, storm idzie, to niedobrze. To jest klasycznie, słuchajcie, jak w tych grach cały czas. Jak w tych wszystkich grach właśnie tego typu. Siadasz i mija 10 godzin. I potem już maksujesz i robisz coś z automatu, więc coraz szybciej ci się rozwija to miasto. Czy co ty tam na przykład budujesz i jest ten. Tak jest tutaj właśnie, dokładnie tak samo. Że tylko zobaczę, ile potrzebuję jakby... Tak klasycznie. Jeszcze tylko zobaczę. No jeszcze tylko zobaczę. Dobra, ich może być dużo, one chyba lubią razem, więc ich możemy potworzyć dużo. Ale to już sobie tylko kliknę i tyle. Dobra, to oprócz tego, że w poprzednich odcinkach witałem się pewnie i żegnałem dokładnie w ten sam sposób, to teraz będzie zupełnie inaczej. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tych odcinków. Widzimy się jutro o godzinie 16, bo odcinki są codziennie. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.